Za nami kolejna zwołana na wniosek prezydenta skarżyska sesja Rady Miasta. Radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Prezydent i jego służby wnioskowali do Rady Miasta o przedłużenie wykupu obligacji do 2031 roku. Takie działania są konieczne, bo jak czytamy w uzasadnieniu do tej uchwały, analiza wykonania budżetu za lata 2013-2015, prognozy dochodów i wydatków na lata następne oraz zaplanowanych wykupów obligacji wraz z kosztami ich obsługi skłania do wniosku, że zachowanie przez miasto Skarżysko-Kamienna wymaganych przepisami relacji określonych w artykule 243 ustawy o finansach publicznych jest możliwe przez przesunięcie w czasie terminów wykupu serii obligacji komunalnych PKO BP SA. Powyższe nie spowoduje zwiększenia zadłużenia gminy. Działania takie poprawią jeszcze bardziej płynność finansową miasta i bieżącą działalność, co i tak w dużej mierze udało się już zrobić. Prezydent poprzez odziedziczenie zadłużenia po poprzednikach nie chce spowolnić rozwoju miasta. Jeżeli nie podjęto by kroków w celu wydłużenia spłat kapitału do 2031 roku, konieczne byłoby wprowadzenie planu naprawczego określającego sposób redukcji zadłużenia w ciągu 3 lat, podlegającego opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jego opracowanie wiązałoby się z podnoszeniem podatków od nieruchomości i opłat za dostarczanie wody, bo wodociągi otrzymałyby mniejsze dopłaty. Konieczne byłoby zamrożenie budżetu obywatelskiego. Gmina nie mogłaby udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, na przykład dla powiatu skarżyskiego. Konieczne by było ograniczenie dotacji dla jednostek gminnych, takich jak Miejskie Centrum Kultury, oraz dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych. Taką argumentację przedstawiali radnym prezydent Konrad Kronik i skarbnik miasta Ewa Pawełczyk. 11 radnych poparło zmiany zaproponowane przez prezydenta i uchwała została przyjęta. No jest to ważna dla miasta uchwała. Ja nie ukrywam, że od samego początku swojej kadencji zabiegałem o to, żeby zrestrukturyzować to zadłużenie. Mówiłem o tym jeszcze w kampanii wyborczej, bo przecież wszyscy doskonale wiedzieliśmy, nie tylko w Skarżysku, ale i w regionie, jaka jest sytuacja finansowa miasta. Nie ukrywam, że w początkowej fazie banki nie chciały z nami rozmawiać. Nie było możliwości tej restrukturyzacji. Udało nam się to wynegocjować. Jest tutaj duża zasługa pani skarbnik i dzięki temu przez najbliższe lata miasto będzie funkcjonowało płynnie. Na pewno nie przytrafi się taka sytuacja jak za mojego poprzednika, że wypłaty były w transzach czy też ZUS-y niepopłacone. Daje to nam stabilność i miasto będzie mogło płynnie na bieżąco funkcjonować tak jak funkcjonują inne dobrze zarządzane samorządy w regionie czy w naszym kraju. Ja tutaj chciałem zauważyć, że my z 73 milionów tak naprawdę restrukturyzujemy jedynie 44, przy czym chciałem zauważyć, że zadłużenie jako takie miasta nie wzrasta, natomiast koszty obsługi tego długu będą większe o kwotę 10 milionów złotych. To jeszcze popytam w takim razie w jakich latach, w jakich kwotach będą się odbywały te spłaty? Jeżeli chodzi o kwestię spłat, to już mój poprzednik w roku 2017 zaplanował, że takiej spłaty nie będzie. Chodziło to o to, żeby wykonywać wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. My również tą uchwałą, Rada Miasta nam wniosek podjęła decyzję, aby tej spłaty nie było także w roku 2016, co daje nam 4,4 miliona oszczędności, bo nie będziemy musieli tych obligacji w tej kwocie wykupić i będziemy mogli te środki przeznaczyć na inne cele. Spłat dokonywać będziemy od roku 2018 do roku 2031. Spłaty zrównoważone od 3 do 8 milionów złotych. Najwyższe w ostatnich latach. Tutaj radni zwracali uwagę na te 3 ostatnie lata, 29, 30, 31, że tutaj są te raty bardzo wysokie, czy samorząd podoła w tym okresie. Te raty są wyższe, ale rozpatrywaliśmy tylko jeden kredyt, jedne obligacje. Mamy obligacje zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska. W poprzednich latach, kiedy dla tego banku spłaty są niższe, dlatego są niższe, bo spłacamy w innym banku. W związku z tym, że kończymy w roku 2025 spłatę kapitału w Banku Ochrony Środowiska, możemy dokonywać większych spłat w to miejsce w Banku PKO BP. My tak naprawdę dokonując tej restrukturyzacji urealniliśmy kwestię spłat.
dlatego że, no wiadomo, mój poprzednik, poprzednia Rada Miasta, no, planowała te spłaty w taki sposób, żeby wskaźniki się zgadzały. To nie było realne do udźwignięcia dla miasta i chyba wszyscy mieli tego świadomość. No dzięki temu, że udało nam się ten kredyt, a w zasadzie no, zrestrukturyzować ten dług, no, miasto może płynniej funkcjonować, ale też warto zwrócić uwagę na to, co by się stało, gdybyśmy tej uchwały dzisiaj nie podjęli. I gdyby ta uchwała dzisiaj nie została podjęta, również oznaczałoby to dla miasta, że w najbliższych latach nie spełnialibyśmy wskaźników i już w tym roku musielibyśmy zacząć drastycznie oszczędzać, przeznaczać mniejsze dotacje do podległych jednostek. To by się związało na przykład ze zwolnieniami pracowników, musielibyśmy zamrozić budżet obywatelski i szereg tych wszystkich działań, które udało nam się zrealizować w skarżysku dobrych działań, no musielibyśmy zaprzestać, prawda? Czyli byłoby to dla miasta niedobre i dużym sukcesem jest to, że udało nam się do tej restrukturyzacji doprowadzić, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, na samym początku banki nie chciały pozwalać na restrukturyzację tego długu, a nam udało się to wynegocjować, co też dobrze świadczy o samorządzie, że jest coraz lepiej postrzegany przez banki, prawda? To też świadczy w jakiś sposób wiarygodności miasta. Rada Miasta przewidziała restrukturyzację zadłużenia w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą z 30 grudnia 2015 roku, gdzie właśnie takie działania zostały zaplanowane i zapisane. Uchwała w sprawie wydłużenia wykupu obligacji nie jest więc żadną rewolucją, stanowi jedynie kontynuację przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej działań. Banki zgodziły się na propozycję wydłużenia spłaty kapitału zawartą w wieloletniej prognozie finansowej. Bank nie podniósł marż procentowych przedłużonego wykupu obligacji, co jest korzystne dla gminy.